Cześć mordeczki, bananowe życie, ruszamy z kolejnym materiałem. Rozdział trzeci, mroczny władca Lycanów. Lycanów. Gabriel has fought long and hard to get to this point, and now he faces his stiffest challenge. The Dark Lord of the Lycans must be defeated if Gabriel stands any chance of bringing his beloved back. I fear he will suffer more than he knows once he discovers the truth. And yet his hatred and burning desire for revenge cannot be underestimated. He has the gauntlet, and he has Gandalf's weapon. He is a force that even the Dark Lord will struggle to deal with. Good. Soon he will overcome this evil. Soon the world will be free of the Lords of Shadow, and plans long dreamt of will come to fruition. Go, my friend. Go and break this creature once and for all. Czeka nas dosyć ciężka walka. I to jeszcze na dodatek z dwoma bossami. Tu będziemy walczyć w zasadzie jednym, ale pod dwoma postaciami. Dobrze, możemy się tutaj przynajmniej odnowić, uleczyć. No właśnie, się przyda, cholera. Jak nie wiem. Dobra, trzymajcie kciuki. Mam tylko trzy sztylety. I have come to fulfill the prophecy. My acolytes will not lie. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are and who I am. I am on desecrated land, and you and those of your clan do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the Crusade, that their studies in Holy Enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish.
If that were to occur, he would die with me. Because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the sentry founders of your own order. Ah, brother. Even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you. For the greater good. I, however, am not. I am Cornel, Lord of the Lightning. Oh, cholera. Oh, cholera. Okej, ktoś mnie może też trzepnąć w powietrzu. Dobra. Is this the best the Brotherhood can offer? Kurde, wytrzymały. Ja pierdziele. O, obrażenia zdajemy naprawdę duże. Ej, korzeń skoczył. Trzeba na dystans gościa. Aja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 j
Is this the best the Brotherhood can offer? Ay. Your skills are no match for mine. You don't stand a chance against me. Aj. Dopiero pierwsza część walki. Ale chyba jakiś checkpoint się nam zrobił. Shit, co to się stało? Oh shit. No ładnie. Jakie zdziwienie na jego twarzy. Oh fuck. A już mnie trzepnął. Dismembering you, Belmont.
Aha, już po mnie. Cholera, skasowało mi się to. O cholera, co teraz? Ej, no kurwa, nic nie mogę zrobić. Ajajajajaj.
Dobra, udało się. O matko. Ale nie był taki trudny do pokonania. Otrzymaliśmy buty nowe, dzięki którym będziemy chyba mogli wyżej skakać, czy dalej? Make haste, my love. Reclaim the power before it is lost. Oblivion. Sempiternum. Daemonis. Proszę. Buty cyklonu właśnie. To potężne buty uszyto dawno temu jako prezent dla Cornela. Pozwoliły mu przebywać ogromne odległości z niesamowitą prędkością. Po tym jak Cornel stał się mrocznym władcą Elykanów, ulepszył nieco ich projekt i przy użyciu magii cienia zmienił je w potężną broń, która pozwoliła mu szarżować na przeciwników z nieprawdopodobną prędkością. Okej, przyda się taki sprzęt. Dobra, moi drodzy. Musimy jeszcze tą okolicę, tą miejscówkę opuścić. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest do zebrania, czy nie. O! Fajne, fajne. Patrzcie tu, jak biegamy. Coś podobnego było w Castlevania Mirror of the Fate. Świetnie, świetnie. Przyda się to na pewno. Mamy rękawice, mamy buty. You have gained great power, but it is not enough. You must unite the two that remain. Come with me. Our time is running out. Dobra, rozpoczynamy czwarty rozdział. Dopiero czwarty rozdział, masakra. Długa gra strasznie. No w trzecim rozdziale były tylko dwa podrozdziały, więc dosyć szybko poszło, natomiast wszystkich rozdziałów jest chyba 14. Przynajmniej tak wyliczyłem. Odblokowano nową umiejętność. Wiecie co? Odblokujemy sobie tutaj coś. Chapter 3 odblokowano osiągnięcie. Coś sobie kupimy, nie? Ruchy zaawansowane, salto. A, potrzebne relikwie. Co to jest CP? CTR? Muszę to obczaić. Bariera łańcuchowa, przytrzymaj. Aha, prawy, to jest fajne. Kupię sobie tą zdolność. Ulepszenie. A, jeszcze uderzenie jest, ale to drogie jest trochę, na razie to zostawmy. Łańcuch okrężny, lewy, prawy, prawy. Ciężko będzie wszystkich się tych umiejętności nauczyć na pamięć. Na tarcie sprincie? Co to cholera jest? Dwa razy prawy przycisk myszy i lewy? Matko, w życiu tego nie wykonam. Dobra, na razie tyle.
Rozdział czwarty. Patrzcie, mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jest dwunasty. Przy czym jeszcze są dwa dodatki. Więc chyba wszystkich 14. Chyba, że to z dodatkami jest, no ale chyba nie. Tutaj widzicie, mamy tylko też dwa podrozdziały. Górska Forteca. Cornell is no more. Such a pity that the Brotherhood of Light, the order to which we both belong, should also be the reason why the world is in such chaos. Gabriel, you have proven your worth, my friend. You have a piece of the God Mask. It is said this relic can bring back the dead. It is said this relic can bestow power beyond any man's reckoning. Now, with the help of the old god, he heads toward the land of the vampires and further into the heart of darkness. Kurczę, wampiry, to nie brzmi zbyt dobrze. Wampiry lubią się regenerować, wskrzeszać. Where are we? What is this place? The Crow's Pass. The land of the vampires lies beyond those hills. A powerful witch protects this domain. I can go no further. Who are you? And why do you help me? You may think I am helping you, but you would be wrong. I serve no one. You would do well to remember that. No pomógł mi tu przecież przylecieć, dotrzeć, no to jak? Dobra, moi drodzy, ruszamy. Nie mamy w ogóle pasków ani ciemności, ani światła. Kurczę, grafika w tej grze jest naprawdę świetna. Naładujemy sobie tutaj paski. Wow, jaka forteca. Świetnie to wygląda. Długo się strasznie ładuje, trzeba czekać. Gnieździ się tutaj zło, które podstępnie karmi się ludzkim męstwem. Wygląda na to, że w zamku czai się ogr. Trudno mi uwierzyć w to, że dziecięce bajki okazują się być prawdą. Pamiętam, jak ojciec snuł opowieści o tych stworzeniach, gdy byłem jeszcze chłopcem. O ile mnie pamięć nie myli, są one powolne, a ich ataki niezgrabne. Jeżeli mam mieć jakieś szanse w starciu z tą bestią, potrzebuję czegoś, co pozwoli mi szybko biegać i żwawo się poruszać, czyli nasze buty. Aktywuj magię cienia, następnie naciśnij i przytrzymaj kontrol. Okej. Okay. Ej. Słuchajcie, kontrol. No to kurde, trzymam kontrol. Co z PCTR, PCTRL, co to jest? Nie wiem, co to jest PCTRL, no bez jaj. A blok. No ale to przecież kurczę mi robi ten. Uniki mi robi. Aha. A to w ten sposób działa. Dobra. Sorry, ludziska, widzicie. Czekajcie, wróć, może najpierw zbadamy drugą stronę. No właśnie. Przepraszam. O, super. Pasek zdrowia się nam powiększy. Świetnie, świetnie. Jeszcze ze dwa, bo trzy razy będę musiał ulepszyć nasze zdrowie, żeby je zrobić full. Thank you.
shit. Gdzie co? Się kurde zastanawiam co teraz. Aha, tutaj. Jaki czat. Muszę z tej drugiej strony skoczyć. Pytanie, jak tam przeskoczyć? Tam coś jest. Albo górą. To jest raczej mało prawdopodobne. Niech pomyślę. Wiecie co? Tutaj musimy aktywować magię. O właśnie. Dobra. Świetnie. Jeszcze jeden klejnot. Co tym razem? Tak jak się obawialiśmy, forteca została opanowana przez złe moce. Straszna, przypominająca ptaka poczwara uczyniła sobie zwierzę gniazdo, którego broni olbrzymi potwór wałęsający się po starym zamkowych murach. Nie dotarły do mnie wieści od pozostałych że rycerzy, dlatego muszę założyć się najgorsze i postaram się wrócić do bractwa, aby poinformować je o tym, że to przejście jest dla nas zamknięte. Cyk. Dobra. Nie, w sumie to się kurczę, powiem wam, oj matko, mogę uleczyć. Sie, co goś robi? Ja chyba z tym przecież będę walczył, wiecie? A, goś ma pasek życia.
To cię zaboli, frajerze. Dobra, nos na pułapie. Zabieraj te brudne łapsko ode mnie. Aha, fajnie masz. Nie zdążyłem się chycić. Trzeba się szybko złapać, bo on tutaj widzę. Pilnuje. Dobra. Cholera. Myślałem, że będziemy się mogli, cholera, chociaż to tutaj naładować. No kurde, nic nie mogę zrobić. Kurde, nie złapałem się. Ajajajajajaj. Mało mu jeszcze. To było dobre. Kurde, genialne pomysły mają Japończyki. Chociaż to
Też hiszpańska firma robiła. Dobra, możemy przejść. O matko. To musimy siły użyć, żeby to przepchać, czy nie? Tak, a tutaj co jest? A tu potrzebujemy. Wiecie co, wróćmy na razie, bo coś mi się wydaje, że to jest ścieżka główna. Tu mamy poboczną z sekretami. Chociaż Ciulgowi. Kolejność światła, dobra. Jeszcze jeden będziemy mieli paseczek większy. A tutaj muszę chyba, dobra, użyć biegu. Aj, nie tak. Co to jest to? Dobra. Potrzebujemy krzyża bojowego. Dobra. Wiecie co, właśnie co chodzi z tymi kryształkami? Mamy pełen komplet, może coś zaczniemy korzystać z tego. Po co mi to trzymać? Wiecie, umiejętności, broń przyboczna, dosiadanie, moc relikwiów, magia światła, magia cienia, wstrząsający cios. To nie jest to. To jest, a, to jest chyba ten wstrząsający cios. Chociaż Ciulgowi. Eksplodujący wstrząs. Potrzebne relikwie. Płomienne pazury. Cholera go wie, co tu trzeba. Broń przyboczna. Mroczny kryształ jest. Po wybraniu mrocznego kryształu naciśnij i przytrzymaj End, aby go zniszczyć i uwolnić znajdującą się weń demona. Ta broń przyboczna wymaga połączenia ze sobą czterech odłamków kryształu, ale jest na tyle potężna, że może unicestwić większość wrogów dookoła, a w najgorszym wypadku poważnie uszkodzić ich. Tych największych i najmocniejszych. Co tu musimy zrobić? Wybrać mrocznego kryształu. Jak się to wybiera? Czekajcie, bo ja muszę sobie sprawdzić, jak się zmienia ten wybór broni przybocznej. A, 1, 2, 3, 4, dobra. Okej. Okay. A co to dają te? Jeszcze sobie sprawdzę. Wróżki. Aha, one odwracają uwagę od przeciwnika, dobra. Dobra, to sobie będziemy walczyć z jakąś potężniejszą grupą przeciwników, to ten kryształ sobie aktywujemy. O proszę, kolejna wróżka. A tu jest, ślepy jestem. No właśnie.
Aktywujmy te wróżki, zobaczymy, o co to chodzi. A, widzicie, ona odwraca uwagę, fajnie. Cholerka jasna. Bramę musimy zniszczyć, dobra. Oho, 40 minut gramy już, a to jeszcze kuźwa końca nie widać chyba. Nie wystraszyły. O, jeszcze gramy dalej, dobra. To nie koniec. Jaki durny mały fiutek. Chubakabra, rozmiar mały, trudność niska, no tak. Ok, podatny jest. A, widzicie, mamy tutaj podatność na te sztylety. Chubakabry często przedstawione jako złe, wysysające krew potwory, ale ich jedyną obsesją są magiczne przedmioty. Jeżeli chubakabra wyczuje taki przedmiot w pobliżu, to zrobi wszystko, żeby go zdobyć. Jednak stworzenia te nie są z natury złe, więc po krótkiej zabawie wchowanego przeważnie oddają skradziony przedmiot. O, niedobrze. Możemy właśnie sobie sprawdzić, który przeciwnik jest podatny na kryształ. Większość przeciwników jest na drugim poziomie. Ale dwa to też nie jest źle. Na razie tego nie będziemy czytać. O kurde, zabrał relikwie i moce nam. Shit. O, tam jest. Jaki durny fiut. Czekajcie, popatrzcie, mam znowu dwie ścieżki. Tylko jak tam... O nie, no nie wierzę. Aha, nic nie mogę robić teraz. Jaki durny mały fiutek. Gdzie to mam niby iść teraz?
Aha. Arzen narobił. Gdzie co? To chyba, tu chyba nic nie zrobimy. Tak mi się wydaje. A tutaj jest ten. A dawaj wszystko. Matko. Jaki pomnik jeszcze tu jest postawiony, ja cię pierdziu. A jak ta zwrócić stąd? A tutaj, dobra. Małe gnojki, kurde, będą mnie tak uprzykrze. Życie to masakra. Oj, coś czuję, że czeka nas ciężka tutaj walka. Skorzystamy z kryształku. Oj, nie mówcie, że muszę się na górę wspiąć. No nie. Tu nic nie ma chyba. O! Być może te drzwi dałoby się zniszczyć. O! O, super, moi drodzy. A, jeden kryształek, jeden klejnot przeoczyłem. A cóż, trudno się mówi. Tak czy siak ulepszenia broni jeszcze nie znalazłem tutaj, więc... Tak czy siak tutaj pewnie wrócimy. No może... Zobaczymy. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Przed nami jeszcze... Krucza Wiedźma, ale to w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, wesołych świąt, pa pa.